Dzień dobry moi drodzy, moi kochani, słuchajcie, dzisiaj chciałbym was zabrać na taki tour, vlog po tym, co będę odwiedzał, robił i co tak naprawdę się wydarzy w przeciągu tego tygodnia. Wyobraźcie sobie, że zaplanowałem testy na Modlinie. O. Teraz, słuchajcie, sztuczka. Jest ze mną kolega, który pokaże wam coś, czego ja nie rozumiem. Dobra, słuchajcie, będzie taki mały, magiczny motyw przed tym, jak zaczniemy tutaj jeździć, śmigać. Wystaw, normalnie bym chciał, żebyś miał operatora, ale nie masz, więc daj mi jedną rękę po prostu. Zróbmy to jakby w ten sposób. Trzymaj dłoń i zobacz, na tej dłoni za chwilę położę całą talię kart, ale najpierw powiesz stop. Powiedz stop. Stop. Dobra, słuchajcie, mamy Felix tutaj, siódemka, kier, sześćka karta. Trzymaj całą talię na dłoni i zobacz, ja z tej karty zrywam rożek. Weź dmuchnij tutaj. Nie no, nie play, tylko dmuchnij. Żartuję. Zobaczcie, rożek znika i pojawia się pod zegarkiem. Tylko ja nie założyłem zegarka dzisiaj, ale Felix ma dobry zegarek. Zobacz pod tarczy swojego zegarka. Nie, no weee, no weee, nie. To się nie liczy. Moi drodzy, to jest brakujący rożek. Więc jeśli wy nie subskrybujecie tego kanału, to jesteście brakującym rożkiem tego kanału. Subskrybujcie Felixa. Ale jeżeli chcecie zobaczyć takich więcej sztuczek, to... To wbijajcie, a to na Instagramie może takim nowym tak? Moim, Adrian Pruski. Dobrze, zaraz wam wrzucę tutaj, będzie się wyświetlić. Dzięki za pilnie zegarka, bo zaraz zniknie. Pan, zegarek mi u tego. A to dobry zegarek jest, więc warto byłoby zdjąć. To wskazówka zginęła. Koniec żartów, koniec tego wszystkiego, jesteśmy na Modlinie. Na Modlinie Michał ustawił tutaj nam próbę, która w sumie jest trochę ciut podobna do tej próby z barburki modlińskiej, można tak powiedzieć, na której mieliśmy przyjemność w tamtym roku jeździć. My za chwilę tutaj będziemy się starać ćwiczyć, trenować, bo niebawem lecimy gdzie? Na Sopot, więc lećmy! Tylko we mnie, no. Jak jest precyzyjny, to jest to skacze i twardy jest. A jak chce, żeby on skręcał, no to on jest miękki. No i nie wiem, czym teraz ruszyć. Czy górą, czy dołem. Ale chyba na tej mapie to nierdala. Idzie tak liniowo, nie? Kurwa, no nie umiem ci odpowiedzieć. Dobra, to ja się przejdę. Ale jedziesz na trójce, a czemu jedziesz na trójce? Może dlatego ci teraz się nie... Nie. Dwójkę i jedynkę ten ćwicz. Zobacz, na którym ci jest lepiej. Bo to też jest ważne, bo to może też zmieniać. Pała już na pięć. Dobra, jeszcze się przyjadę. Co? No? Ryanairek? Daj mu wszystko. Nie, Jureczku, paliwko oszczędzaj. Do połowy, i tak wystartujemy. Tak, tam startuje Ryanairek, a my już startujemy, pakujemy, ponieważ nasze testy dobiegły końca. Pojeżdżone, poćwiczone, poustawiane. 800 koni, 580 koni, znaczy 880, mam nadzieję, że na Sopocie zrobi robotę. Jestem usatysfakcjonowany tym, jak chłopaki zrobili mój samochód, więc jadę do Sopotu. A nie, ty, słuchajcie, mała zmiana, nie jadę do Sopotu, jadę teraz odebrać Toyotę Corolla, oddać Toyotę Corollę, Yarisa odebrać, pojechać do domu, spakować się i jechać do Giżycka, bo wstawili nową śrubę w skuterze, więc chcę się jeszcze nacieszyć skuterem, bo jak wrócę z wywczasów, to już będzie pewnie zimno tutaj, będzie tutaj zima, więc tak, jadę. Thank you.
tak jak właśnie zapowiadałem, dzisiaj jestem w Wilkasach. Zrobiłem sobie tutaj małą przerwę po to, żeby popływać Florianem. Florian to oczywiście mój skuter, na którym pływam, jak tylko nadarza się taka okazja. A ta okazja się nadarza dzisiaj, bo po pierwsze... No dobra. Po pierwsze wymieniłem śrubę i nakręciłem odcinek, więc możecie o tym sobie pooglądać, czy warto wymienić śrubę na Solasa, czyli z seryjnej na tą właśnie Solasa, po to, żeby skuter mógł lepiej wychodzić z wody. Efekt tego zobaczycie tutaj w filmie. Słuchajcie, ja idę trochę poodpoczywać, zregenerować siły, przygotować się do Sopotu i za chwilę jadę do Sopotu po to, żeby stanąć na starcie z bardzo szybkimi i bardzo konkurencyjnymi zawodnikami samochodami. Tak, a ja już jestem w Sopocie. Wyobraźcie sobie na rondzie, które na skrzyżowaniu, na rondzie, na wygrodzeniu, na szykanie. Nie wiem tak naprawdę jak to nazwać. Dzisiaj można tutaj wjechać w ten sposób, a nie inny. Natomiast jutro i pojutrze będą tutaj śmigały rajdówki. Przyjechałem zobaczyć i sprawdzam, jakie są tutaj ciasne zakręty i krawężniki, po których można czasem zgubić koło, jak się je oczywiście dotknie. Robię zapoznanie z trasą, po prostu chuliganem. Jadę do góry, jadę do dołu. Tutaj tak naprawdę to nic tutaj nie jest do góry. To nie są wyścigi górskie w Sopocie, tylko jest na wprost. Fajnie, dobrze, że jest pogoda, trasa będzie zamknięta na tą okoliczność, więc będzie się tu działo. Tu będą samochody hamowały dosyć mocno, skręcały pyk i wyjeżdżały, więc będzie można tutaj dużo podziwiać. Zresztą to jest takie sławetne miejsce, które wszyscy tutaj sobie oglądają. Ja jadę zapoznawać się z trasą i widzimy się w rajdówce. Tak mi się wydaje. No i witam Was bardzo serdecznie już nie w kolejnym odcinku, tylko w kontynuacji vloga. Dzisiaj Leszek przykleja nalepkę i flagę. Lechnie Jarosław. Lechnie Jarosław. Dave rozmawia i konsultuje to tutaj, czy można to wynająć na kolejną rundę. W klasie open. Można? Można? Albo i nie można. Jak się czujesz, 40-letni szefie? Przepraszam, nie dowidzę. Nie dowidzę. To ty jesteś? Cztery dychy. Polak mały. Cztery dychy. Ty za tydzień. Cztery dychy, a ja za tydzień. Ale człowieku. Damy radę, nic się nie zmienia. Więc dzieją się rzeczy masakryczne. Jest atmosfera cudowna. Ja oczywiście już tutaj mam jedną nalepkę, pewnie się każdy jarnie, że to jest Felix, mini, wisimy drzwi, ale o tym powiemy później. Ja w tej chwili postaram się trochę skupić. Wiadomka i jedziemy na odcinek specjalny. Kolejny podjazd. Co będziesz zmieniał? Coś będziesz zmieniał? Nie. Ja nagram. Nic nie będę, Felixa będę zmieniał. Wymieniał. A ty kur... Dobra, słuchajcie, mamy pierwszy podjazd wyścigowy, liczony czas 1.30 z groszem. Jestem 11 w generalce i moim skromnym zdaniem jeszcze daleko jest do tego, żeby jechać szybko.
Nie jest jeszcze to tak, jak powinno być, ale powiem wam, że idzie poprawić. Chłopaki rychtują samochód i relacje na koniec wam zdam. Natomiast jakie są przemyślenia, bo trasa jest w ogóle inaczej skonfigurowana niż dotychczasowe wyścigi, na których byłem, miałem przyjemność, czyli Limanowa i też między innymi Czarna Góra. Dużo rzeczy do poprawy, linia do poprawy, więc uważam, że trzeba jeszcze trochę popracować. A tu proszę bardzo. Takie rzeczy się dzieją. Jest przede wszystkim, zapomniałem nadmienić, że jest przede wszystkim bardzo, znowu klimatycznie, ludzie przychodzą, jest dużo kibiców, fajna atmosfera, więc nic innego nie pozostaje, jak jazdą swoją bawić kibiców, którzy oczywiście przychodzą po to, żeby nas oglądać. A to jest po prostu rewelacja. Muszę wam przyznać, że po dzisiejszej konsultacji z Krzysztofem Gołębiem, który u mnie wzbudza totalne zaufanie i według jego ustawień pojechałem już to, co chciałem. Mam jeszcze mnóstwo do nadrobienia, jest linia, którą trzeba poprawić i wiem, że zostaję bardzo długo po nie tej stronie drogi. Nie wykorzystuję jej w całkowicie, ale nie wiem, jest to mój pierwszy raz. I w sumie trzeba się przełamać, żeby naprawdę jechać totalnie szybko. Moc to nie wszystko. Trzeba mieć naprawdę duży fokus, żeby ogarnąć cały przejazd. Przedsięwzięcie, jakie jest dosyć potężne, bo samochód zestrojony, paliwo nalane, nowa opona wjechała, ustawienia. W końcu trafiłem z ustawieniami. Już mnie one nie straszą, więc są naprawdę bardzo konkretne. No i co? Wiem, teraz ściągnąłem onboard, który pojechałem, to jest ten przejazd już wyścigowy, pierwszy po tych treningowych. Cztery rzeczy do poprawienia. Szybciej, przede wszystkim szybciej i szybciej w zakrętach. Hamowanie ok, punkty odniesienia. Jadę, uważam, że jadę w miarę ok, ale jak widzę podczas jazdy, myślę, że jest to już. Wow, to jest już bardzo, bardzo szybko i już naprawdę nie wiem, gdzie zaoszczędzić, gdzie później przyhamować. A jak wciągam onboard i widzę, to tam pojawiają się 4-5 błędów. Jest ciężko, naprawdę dzisiaj jest ciężko. Wczorajszy dzień nie był, nie zaliczam do udanych, nie dogadałem się z zawieszeniem. Dzisiaj po tych ustawieniach na drugim treningowym przejeździe było znacznie lepiej. Cieszę się, bo to jest progres. Gonię chłopaków, zobaczymy, co się będzie działo w następnym, już ostatnim przejeździe.
konkludując dzisiejsze zmagania na tak fantastycznym wyścigu, bo chciałem powiedzieć rajdzie, miałem na końcu języka, to uważam, że jest mega zajebiście. Wyobraźcie sobie, że wczoraj walczyłem z zawieszeniem, nie umiałem jego kompletnie ustawić, ale dzisiaj po konsultacjach z mistrzem Krzysztofem Gołębiem ustaliliśmy tak perfekcyjnie te zawieszenie, ustawiliśmy, że mogłem jechać zdecydowanie szybciej, co przełożyło się na wyniki. Jestem trzeci w klasie i siódmy w generalce. Ku mojej uciesze. Super, jadę na wakacje teraz. Dziękuję. Jest z nami też Zygmunt, który jest mym przyjacielem. Ta, przywitaj się. Dzień dobry wszystkim. Tak, jestem jego przyjacielem. Razem z nim ułożyłem tą linię. To niestety trasa. Linia nie wyszła. Linia jest koło Wejherowa teraz. A to jest Ewa, jego żona i jego pieski, które się nazywają Jolo. Didi. I Didi. Jak siostra Dextera. Jak tak, siostra Dextera. I 130 takich sióstr może być tutaj. Wiesz, że to może być sióstr? 130 takich sióstr może być.